Taki telefon trzeba trzymać przy łóżku tak prawilnie. Nie możecie robić tak, bo wtedy wariuje i możecie sobie uchem coś tam na ekranie naklikać. 16 giga pamięci wewnętrznej w 2023 roku. Jeżeli można smartfona obejrzeć, podobnie jak sporo innych rzeczy, które kupujecie, Potrzebne. to warto to zrobić. Cześć, witajcie. Cześć, dzisiaj mamy nadzieję, że będzie dosyć krótko, bo Marny niewiele się tydzień. działo w tygodniu. Tak, marny tydzień. Zaczęło się w zasadzie już od weekendu, bo moi drodzy, w Indiach, dobrze mówię, w Indiach, tak, w Indiach Poco pokazało nowy, tu robimy cudzysłów, duży model, Poco M6 Pro 5G. Nowa w tym telefonie to jest obudowa. W zasadzie nawet nie tyle obudowa, co ramka wokół aparatu fotograficznego, no bo tradycyjnie dla Poco walnęli duży czarny placek z wielkim logotypem. Natomiast podskórnie to jest znany już bodajże z rynku chińskiego Redmi 12 5G. Nie mylcie go przypadkiem z Redmi Note 12, bo to jest zupełnie inny telefon. W każdym razie nie bardzo jest o czym opowiadać, bo to jest niedroga rzecz, tak? Snapdragon 4 drugiej generacji, czyli wiadomo, że 5G jest, bo jest i w nazwie. Pamięci DDR4X i UFS 2.2. Ekranik LCD 6,79 cala, czyli całkiem sporawy, Full HD. 8-megowy aparacik do selfie, 50 z tyłu plus rozmywacz tła, bateria 5000, 18-watowe ładowanie. Zatem jak widzicie, no nic wielkiego, od prosty, tani telefon. W Indiach on kosztuje, zależnie od wersji pamięciowych, mamy 4,64 albo 6,28, czyli wiadomo, że ta druga no, raczej bardziej godna uwagi. W przeliczeniu z rupii wychodzi tam 490-585 zł, czyli u nas by to było tak w granicach, myślę, 9 stówek mniej więcej. No cóż, tyle chyba. I to Nie ma nie na jest co. jedyna reklama, nie jedyna premiera w Indiach. Oprócz tego mamy jeszcze dwa smartfony, które również w Indiach zadebiutowały. To jest Lava Yuva 2, druga wersja takiego, znaczy druga generacja takiego modelu, który Hindusi mogli kupić ponad rok temu dobrze. I tutaj też właściwie nie bardzo jest o czym mówić. To jest tani telefonik zrobiony na Unisoku, czyli na Spectrumie tak naprawdę, z bateryjką 5000, także całkiem rzetelną jak na tani telefonik, 6,5-calowym ekranem w HD pracującym bez rewelacji jakichś. I tutaj jest 13-megapikselowy aparat, w odróżnieniu od tego Poco, które miało 50. I piątka z przodu, także to jest zupełna taniość, nawet ładowanie jest 10-watowe tylko. Trochę ciekawszy jest trzeci model, który w Indiach zadebiutował, mianowicie Samsung F34, mimo tego, że to też w zasadzie jest klon. Dokładnie, no bo to MK. My go Tutaj, znamy jako tak, MK. tutaj fajną rzeczą, podobnie jak w MC, jest 6000 mAh, jeśli chodzi o akumulatorek. Tak poza tym, no jest Exynos 1280 i AMOLEDowy wyświetlacz, co też jest dosyć fajne. Corning Jest Gorilla jest na ekranie, jest optyczna stabilizacja obrazu, także specyfikacja właściwie identyczna jak w MC. Ta jedyna rzecz, którą się różni jakoś, to jest różni, no wyróżnia go. To jest zestaw pamięci 128 plus 6 albo plus 8 giga RAMu. Tak. No i Nie ma cena też. oczywiście ładowarki jak to u Samsunga, ładowanie 25-watowe, tyle. A i czujnika zbliżeniowego jeszcze nie ma, co jest dosyć istotne dla niektórych, bo widzę w komentarzach, nie ma czujnika zbliżeniowego, on jest emulowany przez czujnik światła prawdopodobnie, w związku z tym, no cóż, no tutaj to podobnie jak w MC, bo ludzie zgłaszali, mogą być problemy z Tak, no. wygaszaniem ekranu przy zbliżaniu do ucha, No tak? wiem, o co chodzi. Taki telefon trzeba trzymać przy łóżku tak prawilnie. Nie możecie robić tak, bo wtedy wariuje i możecie sobie uchem coś tam na ekranie naklikać. Tak to się przedstawia w dużym skrócie dla tych, którzy nie wiedzieli, o co kaman z tym czujnikiem. Ten oto Samsung w Indiach kosztuje tam między 930 a 1030 zł, więc to u nas by była tam półka taka, powiedzmy 1300-1410.
No ale to do nas nie dotrze, bo seria F to nie jest dla Europy. No Nie ale ma. mamy M-kę. Jeżeli ktoś chce tego Samsunga, to jest M-ka, można ją Dokładnie. dostać. Dobra, lećmy Natomiast dalej. poza tym, jeżeli chodzi o te marki główne, już poza Indiami, bo to jest Tajwan, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Nie, AF, co to jest AF? Nie pamiętam, powiem ci szczerze. RPA, Afryka. A, w Afryka. Afryce. Rzeczywiście, w Afryce. No. Zadebiutował HTC Wildfire E-Star. To jest smartfon O. dla Afryki chyba po prostu. Chociaż Afrykańczykom bym też tego Nie, smartfona nie nie, życzył ja po bym prostu. nie chciał tego Afrykańczykom zrobić. Oni mają bez takich smartfonów już mają ciężkie życie. Już wam mówię, o co chodzi. HTC wyprodukowało tani plastikowy smartfon. Okej, nie mam nic przeciwko. Nawet ładną oprawkę aparatu fotograficznego mu dali, chociaż moim zdaniem zgapioną nieco od Xiaomi. Jak zobaczycie sobie rendery, to będziecie wiedzieli, o co kaman. Chodzi o takie linie rozdzielające obiektywy. Nawet te aparaty też nie są takie tragiczne, bo 8-megowy z tyłu w bardzo tanim telefonie to naprawdę nie jest nic złego. Piątka z przodu, pamiętajmy, bardzo tani telefon może być w porządku, natomiast to, co jest naprawdę nie w porządku i coś takiego w ogóle nie powinno się zdarzyć, jest to, że dali tam, może i nie jakiś najlepszy, ale jakiś tam procesor Unisoka 9832E, ale do Na tego. dzisiaj to jest niestety bardzo słaby procesor. No ale dałby radę, gdyby nie pamięci. 2 giga RAM-u, a teraz słuchajcie, dojeżdżamy do absurdu. Zgadnijcie, ile jest pamięci flash. Nie zgadniecie i nie uwierzycie. 16. 16 giga pamięci wewnętrznej w 2023 roku, kiedy to no, 64 większości użytkowników nie wystarcza. No tu dali 16. Tam się To nie mieści ma na Android 12 Go, który jest nieco okrojony, ale to słuchajcie, ale nie nie, wystarcza, nadal bo nie. poza tym, że system operacyjny to właściwie najpierw trzeba by było zacząć od czyszczenia i zobaczenia, co jeszcze można stamtąd usunąć, a później pamiętać o tym, żeby broń Boże nie zainstalować żadnego nowszego oprogramowania, bo nawet zwykłe sieci społecznościowe po prostu rozłożą tego smartfona na łopatki. Nie da Tam rady. No, nic nie rusza. można tam wsadzić kartę microSD bodajże do 256 giga, ale to nadal nic nie pomoże, bo nie wszystko da się włożyć na kartę. A pamiętajcie, że z tych 16 giga na dzień dobry system też coś zabiera, więc prawdopodobnie tam na start już jest 10 giga tylko do dyspozycji. To jest trochę Włożycie. tak, jakby HTC przeskoczyło tak z 3 do 5 generacji w tył, jeżeli chodzi o No, sprzęt jak to? smartfonowy w przypadku tanich smartfonów. To Ja jest nie 3 do wierzę, 5. że w ogóle HTC mogło coś takiego stworzyć. No tak uznana marka, a to jest jakiś no, dramat. No i tak naprawdę nie bardzo jest co więcej chyba o tym smartfonie powiedzieć, bo patrzę, próbując znaleźć cokolwiek fajnego, Nie. ale tutaj naprawdę nic nie ma. Nie. Tu nie ma nic fajnego. Naprawdę. Natomiast najistotniejsze jest chyba to, że właśnie ta pamięć, no tego się nie da używać po Nie da prostu na przy. dzisiaj jako Nie smartfona. przeskoczymy. Ona wyklucza jakby możliwość korzystania z tego A telefonu. nawet jakby Afrykańczycy chcieli z tego korzystać, jak z telefonu, też się nie da, bo system okaże się taki, że No. uniemożliwi normalne działanie w ogóle po No, prostu. w tym momencie lepszym rozwiązaniem jest po prostu zakup prostego telefoniku z klawiszkami do podstawowej komunikacji. I tyle, bo tak naprawdę nawet wykorzystanie tego do robienia zdjęć też się nie nadaje, bo aparaty raz, że są no, słabawe, no ale okej, jakieś tam są. Na pewno lepsze niż w przeciętnym telefonie z klawiszkami, no ale co z tego, ile tych zdjęć zmieścicie w tej pamięci? Trzeba Poza będzie coś tym, zgrywać. Jeszcze trzeba mieć na co w Afryce zgrać, nie? nie wiem, Więc kurczę, jak nawet. na dzisiaj HTC cen nie podało w No ogóle nie tego podali cen, smartfona. ale ile by ten telefon nie kosztował? Jest po prostu z gruntu zły. Jest tak zły, że należy go ominąć szerokim łukiem, nawet będąc niezamożnym mieszkańcem Republiki Południowej Afryki. Nawet. Wtedy po prostu w tej sytuacji lepiej, mówię, kupić telefon z klawiszami i mieć chociaż działające urządzenie do podstawowej komunikacji. To nie będzie działać w żadnej roli. Po prostu nie da rady. Tyle. W RPA dzieje się w tej chwili strasznie. To był zawsze dziwny kraj, ale to, No co się tak, tam ale. dzieje w tym momencie, to po prostu przekracza wszelkie. U No. nas w mediach się o tym nie mówi. Ale Natomiast no. jak poszukacie troszeczkę w internecie, czy wśród ludzi, którzy tam mieszkają i przysyłają, czy na YouTubie, czy w społecznościówkach przysyłają zdjęcia, filmy, to, co się dzieje, to jest po prostu makabra. To, że o tym świat nie mówi w tej chwili, ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale. Ja ci powiem, bo to jest daleko.
Tak, pewnie dlatego, że to jest daleko. Daleko Natomiast. i wielkie mocarstwa tam specjalnie ogromnych interesów nie mają. Oczywiście Amerykanie trochę mają, ale no to nie są Chiny, to nie są nawet Indie i tyle. No, dla Dzieją się nas to. tam w tej chwili rzeczy straszne i słowo masakra, myślę, nie jest chyba przesadą No na tak. to, co tam się w tej Więc chwili tym odbywa. bardziej nie należy im jeszcze dokładać fatalnymi smartfonami po głowach. ZTE Blade A73 5G to jest kolejny smartfonik, który zadebiutował w mijającym tygodniu. On co prawda też na razie w Mają. bardziej egzotycznych krajach, ale bardzo możliwe, że do Europy też trafi. Chociaż nie ma za czym tęsknić, bo to znowu jest tania, prosta konstrukcja, no, tym razem z 5G, ale nadal w środku siedzi Unisoc. T760 tym razem, 6,5 cala wyświetlacz, przy HD. 90 Hz pracujący, no to Ale tyle, tak, HD HD. niestety, tylko HD plus. Piąteczka wkroploną oczu z przodu, z tyłu 13 mega, rozmywacz tła, zaślepka i dioda. A wygląda ten aparat, no, jakbyście zobaczyli, nie wiem, Honora, któregoś mi przypomina. Patrz, uciekły Magiki chyba te ostatnie takie Tak, bo mają. to jest takie kółko charakterystyczne, na którym są Zalto. rozmieszczone po prostu aparaty, tam dioda, czujnik i tak dalej. Patrzysz z daleka i a tu się Pamięć okazuje. tutaj jest zupełnie minimalna, bo jest 128 plus 4, ale to jeszcze teoretycznie przynajmniej Jeszcze ma powinno szansę działać. przez jakiś czas Chociaż przynajmniej. te też będzie chrupać prawdopodobnie już w tym Tak, momencie. no to jest telefon no, na rok, tak, bo myślę, że po roku użytkowania, tak jak Jacek powiedział, zacznie chrupać. No. Nawet ten Unisoc dałby prawdopodobnie radę, tylko no Kwestia tutaj nowych zastosowań. to jest kwestia braku optymalizacji aplikacji, które trafiają na smartfony i tutaj lepiej nie będzie po prostu niestety. Nie, jeżeli kupujecie telefon z myślą, że poużywacie go rok i wywalicie, czy tam sprowadzicie go do roli, nie wiem, w ogóle obejrzyjcie sobie filmik, co można zrobić z używanym smartfonem starym, jest u nas na kanale. W każdym razie nie bierzcie takich smartfonów z myślą, że poużywacie ich 2-3 lata, czy nie daj Bóg więcej, bo nie poużywacie. Kupujecie smartfon na kilka lat do przodu, kupcie sobie flagowca z jak największą ilością pamięci. To tyle ode mnie. Zrobicie z tą wiedzą oczywiście, co będziecie chcieli. Można dyskutować, ale ja tu nie widzę pola do dyskusji, po prostu tak jest i tyle. Znaczy ja jestem wielkim fanem znalezienia oczywiście używanych flagowców, których ceny troszeczkę spadły. One No. nadal nie będą niskie, bo to są nadal bardzo dobre smartfony. O ile dbał o nie poprzedni użytkownik i o ile nie próbuje was wkręcić w uszkodzony telefon. Tak, Dokładnie. Tu tutaj się jest. trzeba pilnować, to jest zawsze ryzyko. Natomiast najlepsze na dziś jest nabycie flagowca nawet sprzed dwóch generacji i używanie go po prostu na co dzień, tylko trzeba Jeszcze go dokładnie sprawdzić przed zakupem. tak, bo taki flagowiec ma szansę jeszcze spokojnie 2 lata popracować, a jak sobie popatrzycie na ceny, to podpowiem, no popatrzcie, jak niektóre telefony tanieją, a inne nie. I myślę, że tutaj ten, że tak powiem, spadek cen powinien wam dawać do myślenia, bo urządzenia nie tanieją szybko bez powodu. No i ja No. Was tutaj namawiam na to, żeby kupować jednak lokalnie, to znaczy wziąć Tak. takiego smartfona do ręki, spotkać się ze sprzedawcą, wziąć smartfona do ręki, Zdecydowanie. podziałać na tym smartfonie, zobaczyć jak to działa i zobaczyć, czy jak on wygląda z bliska, jak Wam leży w ręce i tak dalej, bo dzięki temu macie szansę na to, że nie wrzucicie pieniędzy w błoto kupując online gdzieś z drugiego krańca Polski, gdzie nie można sprawdzić jak to działa, a opis jest w samych superlatywach. Także bardzo polecam kupowanie lokalne. Tak, słuchajcie wujka dobrej rady, bo bardzo mądrze prawi. Ja wam jeszcze podpowiem, że u nas na kanale znajdziecie filmiki tam jak kupić używany telefon, jak sprzedać dobrze stary telefon, jak wybrać telefon niedrogi i nie żałować. No i oczywiście, co możecie zrobić ze swoim starym telefonem, o ile nie chcecie go dalej sprzedawać, bo jest kilka pomysłów, co zrobić ze starym, wysłużonym smartfonem. Ale to sobie poszukajcie na kanale i poglądajcie w dziale porady. A my lecimy dalej. Co tam, Jacku, jeszcze ciekawego znalazłeś? Tak, poza tym to zostały nam chyba smartfony, które w tym tygodniu się pojawiły i są taffonami tak naprawdę. Marki głównie chińskie, ale również jedna polska. I pierwszym, który się pokazał w tygodniu, był Dogi S110. Jakoś mamy szczęście do bardzo taniutkich smartfonów, ale ten przynajmniej teoretycznie powinien być nieco mocniejszy. To jest taki design charakterystyczny dla Dogi z tyłu z zegarkiem, po prostu z ekranem dodatkowym, na którym jest
a la smartwatch po prostu, tak, z wymiennymi ekranami i wpleciony jakby w kółko z aparatami fotograficznymi. To jest forma nadar. Chińczycy podają tam bardzo pojemną baterię, bo ponad 10 tysięcy, 10 800 mAh. Ja bym to brał jednak z pewnym niedowierzaniem mimo wszystko w przypadku wszystkich tak pojemnych baterii. Jest tam Helio G99, nie pierwszej młodości procesor, ale całkiem okej, jak na niedrogiego smartfona. 120 Hz ekran, o dziwo, zupełnie z Corning Gorilla Glass piątej generacji. Ten tylny ekranik ma troszeczkę ponad cal, tak? I poza tym, że zegarek, to można na nim wyświetlać sporo rzeczy, bo tam i galeria, i podczas wideo rozmów chyba, i wiadomości, i odtwarzacz MP3-ek można sobie wyświetlać i sterować nim, bo on jest dotykowy. Co poza tym? 256 flesza, 12 giga RAM-u, co jest niesamowicie dużo, jak na takiego smartfona. 50 megapikseli z tyłu i to jest matryca Sony. Do tego jest 24 do zdjęć nocnych. Te też Dogi celuje Tak, odbiorców robią. zdjęć nocnych, one są czarno-białe. Kiedyś testowałem takiego dogi, nawet było coś widać, wiesz, na tych zdjęciach, co ciekawe. 16 megapikseli w szerokokątny aparat i 32 z przodu, także nie jest źle. Ładowanie 66 watów. Także to jest taki, ciężko powiedzieć, bo najtańszy smartfon, umówmy się, to nie jest. Ale no, nie głupi, no jest te normy wytrzymałościowe, wszystkie teoretycznie ma IP69K, ma i military standard. No jest duży, można nim komuś przyłożyć, bo to jest 390 gramów żywej wagi i 1,7, prawie 1,8 cm grubości, więc to jest cegiełka i może być tam ta duża bateria, ale tak jak Jacek powiedział, no, Ostrożnie z wiarą w tego typu duże baterie. Nie dowierzajmy do końca, ale fajnie, gdyby się sprawdziło. Może tak. Jedną rzecz jeszcze chciałem wspomnieć. Wygląda na to, jakbym ja go chwalił. Nie, słuchajcie, pamiętajcie, że my tutaj w tygodniówkach mówimy o specyfikacjach technicznych najczęściej. Czasem mamy smartfony przed premierą rzeczywiście i możemy coś o nich powiedzieć więcej, albo na pewno, albo na podstawie tego kilkudniowego używania. Natomiast tutaj w przypadku chińskich smartfonów pamiętajcie, my mówimy tylko i wyłącznie o specyfikacji, a nie o tym, jak smartfon działa. W związku Bo z tym nie jest tak, że my, o, tutaj chłopaki z MGSM-a chwalą, to lecimy szybko na jakiś serwis chiński aukcyjny i go natychmiast kupujemy, albo na ruski, bo on jeszcze u ruski jest. Nie, nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że my tylko mówimy o obrazkach i o specyfikacjach, jakie podaje producent tak, tutaj, no niczym i więcej. nie generalizujmy, ale przeważnie te smartfony mają po pierwsze problem z powtarzalnością jakości, bo możecie w tym samym sklepie, kupując taki sam smartfon, trafić dwa zupełnie różnie działające egzemplarze, jeden wybitny, drugi tragiczny. No i przeważnie, podkreślam słowo przeważnie, bo to wcale nie jest regułą, optymalizacja w tych smartfonach no, leży i kwiczy, chociaż też zdarzają się naprawdę chlubne wyjątki, nie mówię, że nie. No niemniej wyłuskać taki wyjątek z tej masy tych chińskich małych firmek, to no, trzeba mieć, powiem wprost, no, więcej szczęścia jak rozumu według mnie, bo rozumem wybierzecie sobie specyfikacje, podzielicie te chińskie obietnice na pół, kupicie, bo cena będzie dobra, a i tak jak macie pecha, no to będziecie mieli tego pecha z tym smartfonem. Natomiast rozumiem, można troszeczkę bardziej wybrać Hamera Blade 4, jeżeli taki smartfon Wam się spodoba, dlatego że można pójść po niego do sklepu, wziąć go do ręki, zobaczyć, jak to działa i wtedy zdecydować organoleptycznie go badając, czy my chcemy takiego smartfona, czy nie chcemy. Dokładnie. iPhone wypuścił Hamera również w mijającym tygodniu i to jest urządzonko oparte na Helio P90. Też 6,5 cala, tutaj Full HD, Corning Gorilla Glass 3, moja ulubiona wersja szkiełka, bo odporna na zarysowania najbardziej ze wszystkich Corning Gorilla Glass. Nieodporna za to aż tak bardzo jak piątka na przykład na upadek podobny, albo na uderzenie. Tak? Też tutaj bym się spierał, no ale Też bym się spierał. Natomiast są również, jest military standard IP69, jest okej. ten military standard, nie pamiętam, czy jest G, czy H chyba, a nie, G jest, 810 także G. ten poprzedni.
Aparat 48 megapikseli, 16 szerokokątna i piątka do makro, z przodu 24 megapiksele. Nie najgorzej, nie? Termometr na podczerwień jako ciekawostka zachęcająca ewentualnie do zakupu. Tak, bateria też nie głupia, 650 z jakimś szybkim ładowaniem. Powiem szczerze, się nie dowiedziałem, nie doszukałem, jak szybkie Ja ono jest. też nie znalazłem. Też nie To znalazłem. jest chyba to iPhone'owe, oni tam mają jakąś nazwę, Pump Express czy coś, stosują. Nie pamiętam, ono chyba 25 miało, albo 33, kurczę, zabijcie mnie, powiem No szczerze, ja nie tutaj, kurczę, pamiętam. nie chcę mówić, bo iPhone nie podał po prostu, No no. nie, nie podał. Ja nawet próbowałem ten telefon ściągnąć na testy, ale po tym, jak ostatnio się niepochlebnie o Hammerze wypowiedziałem, no to usłyszałem, że tym razem puli testowej nie ma. Nie wiem, no może faktycznie, bo poprzedni model w kilku recenzjach, jakie widziałem, też nie wypadł za dobrze, więc pewnie tym razem się boją wysyłać. Nie wnikam. W każdym razie w przypadku tego telefonu ryzyko zakupu jest o tyle mniejsze, że producent, który za niego odpowiada, jest w Polsce i w razie czego macie wsparcie tam z UOKiK-u i tak dalej, gdyby coś poszło naprawdę źle. Znaczy, UOKiK to w zasadzie tylko spory zbiorowe, obawiam się. A tutaj polecam, podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich smartfonów i wszystkich producentów, jeżeli tylko się może wziąć smartfona do ręki i Dobrze. rozpoznać go w boju, czyli w sklepie jakimś, siedząc i klikając tam, robiąc sobie dwa zdjęcia i oglądając, jak one wyglądają, powiększając je. Nie wiem, sprawdzając, czy nie grzechocze, czy coś się nie porusza, czy coś się nie No, może pozor, jak to odkleić. jest zrobione. Możecie to zrobić po prostu, jeżeli macie smartfona. Nie No kupujcie tak. on. Ja wiem, że kupowanie online jest wygodne, ale No, kurczę, no, ale idźcie to do kup. sklepu i kupcie online, jeżeli w online ten telefon będzie taniej, ale najpierw idźcie pomacać. No i ja tak robię z ciuchami, butami, idę do sklepu, a potem je zamawiam online. To Bo tak. szybko kupuje, ten często To dwa żałuje, razy niestety jest tańsze. tak, i trzeba o O. tym pamiętać i trzymać się jakby tej zasady, że jeżeli można smartfona obejrzeć, podobnie jak sporo innych rzeczy, które kupujecie, Potrzeba. to warto to zrobić. Tak, tu trzeba Jackowi taką aureolę dorobić. Wujek, dobra rada, bo dzisiaj naprawdę dużo dobrych rad wam dał. No, dodam jeszcze, że na papierze ten telefon wygląda naprawdę fajnie, bo cenowo wychodzi 1200 zł niecałe. Tam jakieś gratisy zdaje się są, ale to sobie sprawdźcie na sklepie producenta. Z fajnych rzeczy ma jeszcze klawisz konfigurowalny, czyli na przykład sobie możecie ustawić, nie wiem, jako spust migawki, bo aparat ma tryb do robienia zdjęć pod wodą, więc warto mieć fizyczny przycisk i wtedy sobie fajne zdjęcia zrobić, ale pamiętajcie, IP69 mówi o wodzie słodkiej, nie słonej morskiej. Jest jeszcze radyjko działające bez anteny, z takich, że tak powiem, dla wielu istotnych spraw, więc pewnie i głośnik też jakiś tam mocarniejszy jest w tym telefonie, no bo to jednak jest twardziel. Można. Nie trzeba, ale można sobie go rozważyć, jak szukacie czegoś niedrogiego, a wytrzymałego. Niestety nie powiem wam o nim, no bo tak jak powiedziałem. Kolejny telefon, który też w mijającym tygodniu, właściwie on się dzisiaj nawet pojawił, to jest Ulefone Armor X13. No. I to też jest stosunkowo słaba konstrukcja oparta na Helio G36. Bateryjka bardzo podobna jak w tym Hammerze, o którym przed momentem mówiliśmy, BS6 320 mAh. Tak, poza tym jest IPS-owy ekran 5,5 cala tym razem. AD plus niestety Także tylko. tak, HD plus, ale tu jest stosunkowo nieduży ten ekranik. Aż się zdziwiłem, powiem szczerze, w tej chwili 5,5. 10-watowe ładowanie też słabiutko. Tak, Pójdzie. pamięć niestety jest nędzna dla użytkownika 64 mega. Na szczęście można rozszerzyć kartami. A RAM jest całkiem z kolei fajny, bo jest 6 giga RAMu, także to jest Jest. 64 giga oczywiście, wcześniej, nie, chyba mega powiedziałem znowu. W gigabajtach oczywiście pamięć, dzisiaj nie w megabajtach, raczej chyba, że mówimy o takich dumbfonach zwykłych do ręki. 50 megapikseli plus 24, co jest jakąś tam normą dla chińskich Tak, smartfonów, no to jest ten obecnie nocny. znowu dla zdjęć nocnych, tak? Są diody podczerwieni, są zdjęcia nocne w czerni i bieli robione. Z przodu tam chyba nie wiem, 8 megapikseli jest, jeżeli Ósemka dobrze z przodu pamiętam. w kroplonoczu. On tak w granicach 800 zł wychodzi, no więc tańsza konstrukcja od tych dwóch, co wcześniej opowiedzieliśmy. Natomiast no, zdecydowanie też słabsza
Także ja bym jednak tutaj rozważył zakup, jak już szukacie twardziela, którego jest tych ciutkę droższych, no bo będą zauważalnie lepsze, no po prostu. Mimo wszystko. I ostatni chyba na dzisiaj twardziej to jest Blackview BV6200 i on też właściwie dzisiaj się pojawił, także zupełna świeżynka. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, to jest jeszcze niżej, bo to jest Helio A22 z IPS-owym wyświetlaczem 656, w HD pracującym przy 60 Hz. Pamięć jest 64, podobnie jak w tym ulefonie, natomiast RAM jest gorszy, bo tylko 4 giga. Są oczywiście te normy odporności, jest minimalistyczny aparat fotograficzny 13 plus fałga z przodu 8. Ładowanie jest lepsze niż w ulefonie, bo to jest 18 W, a w ulefonie jest 10 tylko. Tak, no i znowu tu zaszaleli z baterią, bo podają 13 000 mAh. Przy grubości telefonu prawie 2 cm i wadze prawie pół kilo, bo tam 440 gram więc. Tak, no nie, ja bym ten to już bym sobie podarował. Kicha. Nie, on całkiem niebrzydko wygląda, natomiast można płakać, jak się go kupi. Specyfikacyjnie nędza. Tak, dlatego że i Helio 22 i te 4 giga RAM mówią o tym, że jest to zupełnie minimalna rzecz. Jak jeszcze pomyśleć, że Chińczycy prawdopodobnie pakują tutaj najgorsze możliwe pamięci i najgorszy możliwy wyświetlacz, jaki mają na składzie, darujcie sobie po prostu. Out, out. No dobra, i to chyba na tyle z nowości, nie? Na tyle z nowości możemy jeszcze ewentualnie wspomnieć, że tak, że zapowiadane są iPhone'y oczywiście, bo ludzie się spodziewają premier szybkich, że dorzuciłem w mijającym tygodniu do katalogu OnePlusa Ace 2 Pro. Co prawda dorzuciłem go z mocno niepewną specyfikacją, ale najpewniejszą, jaka w tej chwili jest. Na pewno pewny jest procesor, na pewno pewna jest bateria. Raczej ekran, bo dane ekranu też są podane i to właściwie przez producenta. Producent po prostu opublikował rzeczy produktu infografii. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Też zaspoileruję, że to do nas na pewno nie trafi, a jeżeli trafi, to raczej jako któryś z nordów kolejnych. No szkoda, bo zapowiada się fajnie. Poprzedni, znaczy w zasadzie ten, na którym to jest oparty, to jest R9, zdaje się, on się nazywa. Tak, no. 9R, 9, przepraszam, 9R. Tak, tak, tak. No mówię, zmienią nazwy i pewnie będzie może troszeczkę jakieś tam zmiany w specyfikacji niewielkie zajdą. Jest no, ale trochę różnic, bo tutaj jest i lepszy wyświetlacz i całkiem sporo różnych rzeczy, które go jednak odróżniają od 9R, także drobiazgi co prawda, ale są. No. Dalej czeka nas ogromna premiera Xiaomi, bo będą i tablety, i tanie, i wielkie też, i nowy Redmi, i składany Mix Fold 3, ale oczywiście to nie trafi do Europy. To jest premiera w Chinach, więc średnio dla nas interesująca. No, ten składak zapowiada się fajnie, bo oczywiście Xiaomi, jak to Xiaomi, większość informacji już na Weibo ujawniła o tych swoich nowych urządzeniach i w zasadzie jedyną niespodzianką mogą być ceny, ale te nas średnio obchodzą, bo skoro to do nas nie trafi, to też niezrozumiała taktyka, no ale okej, ich problem, nie mój. Patrzę, co jeszcze nowego się zapowiada. O, jeszcze taki Vivo pokazało tablet, VivoPad R, sobie zerknijcie w specyfikacje, to też były, jeżeli chodzi o nowości zeszłotygodniowe, jakoś mi wcześniej umknął, teraz mi się rzucił w oczy. W zasadzie tyle no, z takich ciekawostek. Na koniec tak na dobicie chciałem dołożyć jeszcze coś na temat polskiego rynku, ale to tylko skrót telegraficzny, bo to są już znane urządzenia. Honor zaczyna sprzedaż 90, niestety tylko w Orange. Honor 92 649 i dostajecie całkiem fajny tablet gratis. Honor 90 Lite 1399 dostajecie gratis opaskę. Tyle jeżeli chodzi o Honora. Jest też Oppo A78 za tysiaczka. Specyfikacje sobie sprawdźcie. Tu z kolei dostajecie gratisowo słuchaweczki i YouTube Premium na 2 miesiące. Ostatnia z nowości, tania, ale w sumie nawet nie głupia, bo o niej żeśmy chyba tydzień temu mówili, Motorola Moto G14, też niestety na razie tylko w plusie za 700. Telefon ma tam
tani telefon, ale ma tam pewne atuty, jakie to sobie zerknijcie w podlinkowanym artykule. No i chyba to już naprawdę wszystko tym razem. Tak, raczej tak. Zapraszamy Was na przyszły tydzień. Fajnie, że wpadliście. Dziękujemy, że wpadliście do nas dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ten przyszły tydzień będzie troszeczkę bardziej obfitował w nowości, chociaż nie obiecywałbym, powiem szczerze. Sierpień to jest taki dziwny miesiąc, w którym wszyscy wstrzymują oddech przed kolejnymi Dokładnie. targami, także może być Wesoło też tak. brzydko, niestety. Tak, bo wiele premier jest właśnie na początek września zapowiedzianych. No, przyszły tydzień to zrobi nam Xiaomi głównie. No i chyba tyle. No i co? No, widzimy się za tydzień, także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.